Witaj, królowo, matko miłosierdzia. Tak zaczyna się jedna z najstarszych antyfon maryjnych. Dzisiaj najczęściej śpiewana na zakończenie obrzędów pogrzebu po złożeniu ciała zmarłego w grobie. Matko miłosierdzia. To tytuł, który znalazł się w litanii loretańskiej zaledwie kilka razy obchodów roku miłosierdzia. W tym czasie, kiedy tutaj w naszej parafii gościliśmy wizerunek Jezusa Miłosiernego II, Matka Miłosierdzia. To przy okazji pokazuje i dowodzi tej właściwości litanii loretańskiej, że jej treść ustalona przez Stolicę Apostolską może być zmieniona, chociażby przez dodanie nowych wezwań, tylko na mocy rozporządzenia samego Ojca Świętego. I tak się też stało. Papież Franciszek z racji Roku Miłosierdzia to wezwanie Matko Miłosierdzia dołożył. Trzeba przyznać i zauważyć, że nie jest ono nowym, skoro w starożytnej antyfonie Salve Regina, Mater Misericordiae już się znajduje. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Miłosierdzie jest tutaj pisane z małej litery, chociaż niektórzy proponowaliby pisać z dużej litery, bowiem miłosierdzie jest w tradycji utożsamiane z samym Chrystusem, jako tym, który nie tylko czyni, ale miłosierdzie, ale sam nim jest. Jest miłosierdziem, jakie Bóg okazuje całemu światu. Matka Miłosierdzia, ten tytuł bezpośrednio sąsiaduje w litanii loretańskiej z tytułem Matki Łaski Bożej. W jaki sposób odnosi się do Maryi? Nie tylko poprzez fakt, że Maryja zrodziła Jezusa, ten owoc i źródło Bożego Miłosierdzia, ale Boże Miłosierdzie okazywane jest światu poprzez jej macierzyństwo. Dana nam wszystkim za matkę jest przyczyną naszego miłosierdzia. Miłosierdzia, którego doświadczamy. Boże Miłosierdzie jest doświadczeniem każdego z nas w dwojaki sposób. W pierwszy przywykliśmy do tego. Potrzebujemy Bożego Miłosierdzia wówczas, kiedy zgrzeszymy, kiedy klękamy przed kratkami konfesjonału, kiedy wyznajemy nasz grzech i prosimy o Boże Miłosierdzie dla nas ze względu na grzechy, które popełniliśmy. Ale miłosierdzie Boże ma jeszcze jeden wymiar, którego uczy nas Matka Najświętsza w tajemnicy niepokalanego poczęcia, do której będziemy jeszcze niejednokrotnie w czasie rozważań litanii loretańskiej wracać. Maryja jest pierwszą, której Bóg okazał swoje miłosierdzie. Możemy się zdziwić, jak to? Czy Maryja potrzebowała Bożego miłosierdzia? Tak, bo Chrystus umarł za wszystkich. Wszystkich obdarzył Bożym miłosierdziem, które wymazuje dłużny zapis winy każdego człowieka. Ale przecież Maryja nie miała żadnego grzechu, bez grzechu poczęta. Tak, właśnie dlatego, że Bóg okazał jej miłosierdzie w taki sposób, które i w nam okazuje miłosierdzie. Miłosierdzie bowiem nie tylko wybiela nasze grzechy, które już popełniliśmy, ale także strzeże nas przed popełnieniem kolejnych grzechów. I tutaj doświadczamy najgłębszej istoty Bożego Miłosierdzia. Zachowanie od grzechu. Dodanie siły, by grzechu się ustrzec, by grzechu nie popełnić. Dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny mówi, że ze względu na przyszłe zasługi męki i śmierci krzyżowej Chrystusa została zachowana od wszelkich grzechów. Boże Miłosierdzie zmyło zmazę grzechu pierworodnego i każdego innego z Maryi, nim, a właściwie w momencie, kiedy się poczęła. Tak działa Boże Miłosierdzie i tak przyzywamy Bożego Miłosierdzia nad nami. To można powiedzieć dopiero połowa prawdy o nas, o naszym sercu, o naszym wnętrzu, podobnie jak i o sercu i wnętrzu Maryi. Miłosierdzie, można powiedzieć, czyni nasze serca czystymi, pustymi, wolnymi od grzechu. Czym zatem je zapełnić? Łaską Bożą. Dlatego zaraz obok mamy to wezwanie Matko Łaski Bożej. Wspomnienie o łasce Bożej
pojawia się w Łukaszowym opisie zwiastowania w Nazarecie. Kiedy anioł, wchodząc do niej, do Maryi, w jej życie, wkraczając w jej dom, w jej istnienie, w jej egzystencję, pozdrawia ją bardzo ciekawym tytułem. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Właściwie w oryginale jest nawet nie tak jak w łacinie, gracia plena, łaski plena, ale takie greckie słowo keharitomene, to znaczy, która jesteś wypełniona, która zostałaś i jesteś wypełniona łaską. Tu przetłumaczyć to słowo na język polski, żeby oddać całe jego bogactwo i całą szerokość jego zakresu. Wypełniona łaską Bożą. Nie sama się wypełniła, nie sama z siebie, nie wiadomo skąd, ale Bóg wypełnił ją łaską. Wypełnił. Jeżeli coś jest pełne, jakieś naczynie jest wypełnione, to znaczy, że już nic innego do tego naczynia się nie zmieści. Tak jest z wnętrzem, z sercem Maryi. Skoro jest wypełniona łaską, to znaczy, że żaden grzech, nic przeciwnego łasce, w jej sercu już nie ma miejsca. Czegoś pełnego nie da się wypełnić bardziej. A więc ta, która doświadcza Bożego miłosierdzia, jest matką miłosierdzia dla nas, tą, przez którą Bóg okazuje nam miłosierdzie, i jest dla nas wzorem łaski, której Bóg udzielił jej tak samo, jak pragnie udzielić jej każdemu z nas. Pozostaje nam jeszcze odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest łaska Boża. Tak często wypowiadamy w modlitwie to słowo łaska. Prosimy o łaski potrzebne nam, żyjącym, zmarłym, komukolwiek. Łaska, najkrócej mówiąc, a jednocześnie chyba najbardziej dosadnie oddając znaczenie tego słowa, to po prostu życie Boże w nas. To oczywiście dar, to coś, co otrzymujemy od Boga w sposób niezasłużony, ale można powiedzieć pierwiastek Bożego życia w nas. Popatrzmy, przez grzech tracimy łaskę uświęcającą, a więc tak jakbyśmy pozbywali życia. Grzech jest rodzajem duchowego, boskiego samobójstwa w nas, opowiedzeniem się za śmiercią, wybraniem śmierci zamiast życia. Życie Boże obumiera w człowieku, jeżeli miejsce łaski zajmuje grzech. A jednocześnie odzyskujemy łaskę, życie Boże w nas, kiedy przyjmujemy Boże miłosierdzie. I tak możemy rozważać tajemnicę łaski i tajemnicę Bożego miłosierdzia, kiedy powtarzamy kolejne wezwania litanii loretańskiej. Matko miłosierdzia, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Amen.